Drodzy Państwo, znajdujemy się w gościnach u niezwykłej pani, u pani, która w tym roku skończyła 104 lata, u pani Janiny Bill. Pani Janino, cała redakcja składa wszystkiego, wszystkiego najlepszego, dużo, dużo zdrówka i kolejnych tak pięknych jubileuszy. Ale dziękuję, ale wszystkim też życzę. I dla nas wszystkich, i nie tak jedno, zdrowia wszystkim życzę. 10 lat bodaj. Albo więcej. A później będzie więcej jeszcze. Są z nami również przyjaciele. Później to dalej. Tak jest. Jak Bozia da, prawda? Ja też do 100 lat, aby to robiłam w ogródku. Po 100 lata już ustałam. Choć jeszcze pracowała, jeszcze 2 lata temu to będzie. I się głowa kręciła. W ogródku wszystkie przebierała i warzywa, owoce także. I upadły nogi, i upadło wszystko. Ale do 100 lat, o, to jest, że na weselach byłam to nie tańcowałam, ale jeszcze się ruszałam. Proszę. Tak. Jest byłam w łajzu. Nie. Łajzu nie było. Tylko jakśmy mieli gospodarkę, to trzeba pracować. I te pomy musić. I te pomy musić, bo jak nie było, to przecież tego maszyny i tego. Tatarka się obuciło, ojało się po prostu na wietrach, zrobiło się kasza. A i człowiek pracował i jadł. I był samowystarczalny. Tak jest. Pracował i jadł. Jakby nie pracował, nie wiem, jadł. No proszę. Pracował w dalszym ciągu aktualna dla całej populacji świata. Tak i nas wszystkich. Są z nami również przyjaciele kapela. Co roku chyba odwiedzacie tutaj naszą jubiletkę. 101, 102, 103 i 104 kapela niezmiennie. Dla nas jest to w ogóle wielka, naprawdę pełna wdzięczność dla tak znakomitej Janiny, która jest wzorem, jak należy życie, żyć pięknie i po sobie pozostawiając naprawdę same pozytywne wrażenia, a przede wszystkim wzór dla każdego człowieka. Żeby osiągnąć ten wiek, to właśnie dewiza. Tak jak wielokrotnie tutaj Janina mówi, uśmiech, życzliwość, wdzięczność. Zawsze to procentuje. No właśnie, pani Janino, co trzeba robić, żeby dożyć tak pięknego wieku? Co trzeba robić? Jak trzeba żyć, żeby dożyć tak pięknego wieku? Normalnie. Pracować. I uśmiechać się dużo. Więcej nic. Bo tylko praca dawała pracę i jedzenie i wszystko. Praca dawała. Więc jakbyśmy nie robili, byśmy nic nie mieli. A myśmy pracowali od samego wesela, od małych dzieci, bo tak nie miałem taty i mamy, tylko tak, tata umarł, miałem rok, a mama umarła, ale jak miałem 2 lata, mieli już na wieś, a to miały krowy i wujo i tam, dziadzia syn, dziadzio to wujo i on, no to te krowy pasło, o to jak, pasą te krowy, te takie babki stare pasły też razem. O to, a babcia dziadzio robił wądeliny. To tą babką z dzianą kiełbasą w domu oddał. Zaniosłam tą babką na krowa. No te krowy, babki tak mnie czyściły. I krowy mi zawracały, pilnowały i pomagały mi te babki. Dobrze było. Dobrze ze sobą. Nie było takich, jak teraz, takich nienawiści. Nie było. Czyli kiedyś było lepiej. Lepiej.
Na pewno każdy sobie pomagał, taki bardziej życzliwy. Życzliwość, tak. Pobraliśmy się, nie było co oboje co jeść. Dziadzie i babci, tylko ja sama zostałam na siebie w chałupie. Poszliśmy do sąsiada, sąsiad gospodarz był. Poszliśmy do niego. Janie, nie mamy kartofli. A idź do kopca, wybierz sobie ile chcesz. Oj, nie mam mąki, bo na chleb. Przyjdź w nocy, jak nic nie będzie widział, żeby ludzie są i drugie je widziały, że ci daje pieniądze, bo oni by też chciały. Przyjdziesz w nocy, tego, to i będzie w przestrzeniu stoją, worki będą stojały i się zabierzesz. O, rano już wstał, już poszedł tam na chałupę, patrzysz, worki stoją. O, na tego, i na wiatrak, a wiatrakśmy mieli na rąbisko. Tak jak słowo, że tak jak krzywe koło, nie, jak libeska, takie style. Na wiatrak już zmieli, już na wieczór był chleb. I ludzie, widzi pani, ludzie. I żyto dały, i kartofle dały, i wszystko, i pomogły. I załorały, i wrzeszały, pomogły. Ja miałam to, miałam szczęście, ale ja nie byłam taka, a pracowita byłam, a oni wiedziały, że pracuję. Ja jestem pod wrażenia pani pamięci, że pani tak pamięta wszystko. Oj, bo się widzi, bo to nie było rok, tylko były lata. 104. Na zachód dojechali, a za zachód dojechaliśmy, to nam dali 14 hektary ziemi. Panie, tośmy wzięli 4 krowy i konia z rybakiem. To już na zachód, samochodem na wyjazdu, tam do Jarlbrunga. I tam to krowy szły dali kuzynom, tam rozdali, żeby było tego. Aśmy zostawili sobie dwie i te krowy doiłam i do mleczarni. I pieniądze miałam. A świnie, a tam to były takie komórki, tośmy świnie chowali. Zabiło się proszę, zabiło się słoju, narobiło się. I dzieci miały co jeść, i myśmy mieli co jeść. I mleko, i śmietana, i mięso. Co potrzebne. Samo wystarczalne. Aleśmy musieli pracować. Nie było lekko. Było wszystko. I tu jakśmy przyjechali, to nie przyjechaliśmy gołe, tylkośmy przywiozli gdzie krowy i kury, tutaj do Lubartowa. Jeszcze stamtąd przyjechali. Jeszcze tu gołośmy przyjechali, ale do jednej chałupki, o do tej, o jaka ta chałupa. Ta chałupka dostała dom. To ta szafa, to była przegrodzona, o tu. A ze zastawu kuminy, kuchnia, stół i kuchenka kuchenna, o. I tam wiadra i kegarki, za szafu kuchnia była. A tu 7 lokatorów było. Dopiero trzeba było się starać, żeby tych lokatorów, tam pałac tam i za miasto, tak na Grubowarskiej, ta gmina, żeby zabrały. I Sowa był, i Bielecki, i tu taki ten, jeszcze były tam. Czyli kilkanaście drugie. Osób, patrzcie, to była pełna. No, ta co Krasowa była, zapomniałam jak nasze wybrały. To były, no, 7 lokatorów. A myśmy byli w jednej chałupie. Oni mieli pokój z kuchnią. A myśmy mieli jedną, przegrodzoną nawet. I że przeżyło się. Po malutku się zaczęli się starać, do Warszawy mąż był biegły, taki jedzie łajdak. Biegły pojechał do Warszawy, nie łajdak. Do Warszawy pojechał, tam w Warszawie
to był załatwiał. Przyjechał, przyniósł remont w chałubie. Remont chrąbił. No i raz, dwa, pozawitali, a te się cieszyli. Te urzędniki się cieszyli, że zawitali, a te tam pedały. Tam te pozwolili, tam raz, dwa, poruszyli. I remont, panie. Jakśmy rozebrali tę chałupę, to tylko aby zostało tu wzrób na boku. A ta góra to wszystko nowa. Dużo pracy. Okna nowe, wszystkie drzwi nowe, wszystko się zarobili. I to jeden pracował, a ja w domu byłam z dziećmi. No nie miała pani łatwo. Wychowywała. Tak. Miało mleczko. Cudka która. Ile dzieci pani urodziła? A pięcioro, jedno umarło, najstarsze, a te czworo już szyszła. Mam dwie córki, ja żonę jedno, Sławek drugie, a tu w Warszawie, nie wiem, tu dwoje musi, w Lubartowie, sześć syn i tu córka, w Lubartowie dwoje, a tu, i to w Warszawie, tak, ten syn, kucharz. Ale jej pani urodziłam te dzieci, ale te dzieci rosły. Trzeba je w jakieś szkoły dać. Wychować. Człowiek nie to, że to był taki, że to dzieci rosły. Tylko trzeba było dać. Tam palce urwało. Zapalnik poszedł rybów łapać na sad. I na zapalnik, rozbierał ten zapalnik, urwało mu trzy palce. O, prawie ranki. O, i zostało mu tylko dwa palce. A to, no nie, ja думаю, co mu dać jako szkoła. No kucharz. I poszedł za kucharz. Poszedł za kucharz. No, ten szef. Już do rośnie. Jaki mu tu wachta? Do dziś. A szkoły nie ma. Nie, taki tampy do szkoły był. On to dwa lata był pierwszy i trzeci był i skończył się. Za trzy lata skończył linię w szkoły. No jaki mu tu szkoło dać? No trzeba by go dać. Do kucharza. Poszliśmy to idzie. A nie, szesta. Nie kucharza. Tylko idziemy z mężem tak w Elblągu, jedziemy przed blokami, ale jest szewc jest, buty w oknie. Ale mąż poszedł, poszliśmy tego męża, szewca. Może pan przyjmie chłopaka za szewca. A czego nie? Przyjmie. I przyjmie. To już tak, kucharz już się. Szewc już się. No, był spokój. Urosła ta. No ja. Córka. Ta szkoła była krawiecka. Trzeba już dać za Krawcową. I daliśmy za Krawcową. I już dzieci obsadzone były. Jaśmy przyjechał w Elblągu. Została córka, tam co tego, syn Pława, co tam wybudował i z tego. Drugi ten w Warszawie, ta trzecia i Heniek tutaj, ten szest, tutaj zostały, tutaj. Bo zostały to już tu, pożenił, tam ta tutaj. I teśmy pół. Pożenili ich. I widzi pani, trzeba było też myśleć, dzieciom trzeba dać utrzymanie. No, czyli każdy zrobił zawód. Tak. Trzeba dała dać szkoła, dać, żeby te dzieci miały utrzymanie z tego. Tak jest. Nie to, że te córki już nic nie da. To córki wspaniałe. To przybrana. Aha. To przybrana taka. O, panie, jakie moje miłe dzieci. Wszystkie.
Nie jednakowe serca mają, ale mają. zawsze coś kęść. No. Oto to miłe dziecko. No. Naprawdę to. Chcę płakać się. Nie miłe. Nie płacz. Miłe dziecko. No. I dzieci ma takie miłe. Lecz do tej babci. Lubi pani, jak ktoś odwiedza? Lubię dzieci. Lubisz, jak ktoś odwiedza ciebie? Jak ktoś ciebie odwiedza, to lubisz? Lubię wszystkich. Powiesz, że cały Lubartów pozdrawia. I lubię wszystkich, i dorosłych, i starych, i wszystkich. Aby się uśmiechały. Mówię, cały Lubartów fajny. Tak jest. Wszyscy. Nie mówię, on na pierwszym miejscu, ale wszystkich kocham, bo wszyscy ładnie. Wszystkich, nikt mi na grzech nic na złe nie powiedział. No. Życzliwi każdy wszyscy są. Każdy czuje trochę. Może, ja wiem. Każdy zazdrości takiego wieku, zazdrości. Tak jest. Tego uśmiechu, tego... Nie potrzebuję dużo uśmiechu. Tej energii. Każdy zazdrości. Tylko uśmiech. Najlepszym będzie dowodem to wielka wdzięczność i życzliwość i poszanowanie dla tak wybitnej postaci, zacnej postaci, która można i powiedzieć, że jej cechy osobowościowe to są naprawdę przykładem dla wielu, wielu innych, dla każdego człowieka. Stąd jak przychodzimy i gramy, wychodzimy naładowani bardzo pozytywną energią. To jest najlepsza terapia i dla nas, tak jak samo dla samej naszej przemiłej Janinki. To jest właśnie ta terapia, bo to kontakt... Z... Ale człowiek musi mieć w sercu, że spojrzy, że się to spełniło. Tak. Tu było stulecie. Tak było, tak się było. Spełniło się tu stulecie, tak. Tu 101-lecie, proszę bardzo. Mhm. Spojrzeć na to zdjęcie, nie zmienia się. Naprawdę. Ten uśmiech pełen życzliwości. I te dobre i serduszko, ta hojność i życzliwość. Nie wydaje się to na mnie. Nie. Nie. Właśnie pan Jurek mówi, że się nic pani nie zmienia. Nic. Tak. Tu mamy 102 lata. Proszę bardzo. Kolejne Janinka zdmuchuje. Tak, ja bym powiedziała, że 80. I to wiele osób to mówi. No, nie 100. To wiele, wiele osób. Ja się cieszę wszystkim. Ciągle z tym uśmiechem. Naprawdę. Każda jej tam... Bo ja głucha i nie widzę, ale wszystkim cały lubię. No proszę bardzo, 103 lata. Szampan żeśmy pili i śpiewali. Cały lubię. Janinko. Mój bun. Janinko, proszę bardzo. Ja wszystko przeżyłam, a Lubartowie zostawiło najgorsze. Musiałam wszystko dożyć. No tak, i różne trudne czasy były też. Sądził właśnie. Prawda? A przyszłam do Lubartowa i zostałam. Obce Polak mówią. Sprzed kilku dni, 104 lata. Tak. Tegoroczny Kolejna. Jubileusz. Tegoroczny jubileusz, proszę bardzo. A ja tutaj wiem, że były piosenki z młodości pani Janiny. Tak, tutaj nawet w tych wywiadach to jest i podkreślone, że ten nasz repertuar to jej akurat przybliżył i przypomnił jej młode lata, gdzie była na zabawach jeszcze tanecznych, gdy miała śpiewała. Gdzie była jeszcze dziewczynką i sama śpiewała. To może jeszcze pokażemy tą poduszeczkę od kogo, bo to taka bardzo ładna, właśnie. Bardzo ładna poduszka. Od kogo pani Janina ją dostała? Od córki przybranej, pani Eli. Od wnuków i od Luń. No. Od Adrianka i Darusia. No, piękna. Ja zapytam jeszcze córki, czy jest pani dumna ze swojej mamy? Bardzo jestem dumna, mówię. Obie jesteśmy. Od urodzenia byłam razem, mówię, się chowałam. I mówię, później mieszkałam na górze, mama na dole. I tak zostaliśmy obie wdowy. Ja 8 lat temu, mamusia 31 lat temu. No ale mam do kogo wrócić, nie jest pusty dom.
I no mówię, zadowolona jestem. Ludzie mówią, o to ta idzie pani, co tak się mama opiekuje. I ludzie na targu tak samo, że tak długo żyje, że ładnie wygląda, że tego. Naprawdę, nie, lubią ją, mówię, lubią. I ona lubi ludzi. I tutaj pan Jurek był w poniedziałek, jak to było to 104, miał burmistrz przyjść. A co ja, z czym ja sobie zasłużyłam, że tak mnie, mówi, ludzie kochają. No, rozpłakała się. No i mówi, ma pani w sobie taką energię, taką pozytywną, aż bije normalnie od pani taką pozytywną energią. Tym uśmiechem pani zaraża wszystkich, no, naprawdę. Mówi, pracuje, mówi, pracowała i przez to długo żyje. No, bo ja mówię łyżko, nie? Bo poszła do ogródka i ten. Mówi, ty tak nie umiesz, ja to łyżko i... Czyli ogród pani Janina bardzo kochała. Bardzo, no i teraz by poszła. I teraz by poszła, ale nie może. Bo tak, to może pójdę, to ci na kolanach, może ci pomogę. Przez okno powygląda, popatrzy, ale masz ładny, mówi ogródek. Pilnuje, trochę pilnuje przez okno. Sama nie może, ale pilnuje.